Kilka dni temu rozpoczął się nabór do przedszkoli. Tym razem na rodziców nie czekają żadne zmiany, bowiem zasady przyjęć do przedszkoli i klas zerowych nie będą szczególnie różniły się od tych, które obowiązywały w roku ubiegłym. Dla ścisłości trzeba zaznaczyć, że w tej chwili wnioski składać powinni rodzice dzieci, które mają kontynuować edukację przedszkolną, a od 5 kwietnia ruszy nabór dla tych, którzy z ofert świeckich przedszkoli nie korzystali. W tym roku będzie ta rekrutacja do przedszkoli i oddziałów zerowych w szkole podstawowej numer 1 i w szkole podstawowej numer 5. Bardzo podobna do tej zasady, jaka obowiązywała w roku poprzednim i jeszcze 2 lata temu. Mamy ten sam program naboru elektronicznego, z którego będziemy korzystać i praktycznie zasady się nie zmieniły, ponieważ jeżeli chodzi o preferencje w naborze określone przez ministra edukacji narodowej w rozporządzeniu, one pozostały takie same jak rok temu. A te, które określała tutaj gmina, również pozostały takie same. Także no, te reguły są po prostu takie same. Może pan przypomnieć te reguły? Tak, no więc nabór dzielony jest zazwyczaj na dwie takie grupy. Pierwsza część dotyczy dzieci kontynuujących i on nie odbywa się w tej wersji takiej elektronicznej, tylko po prostu przez potwierdzenie w placówce, do której uczęszcza dziecko, przez rodziców lub prawnych opiekunów, że chcą, aby dziecko kontynuowało w tym przedszkolu dalej edukację przedszkolną, czy też wychowanie przedszkolne. Od 5 kwietnia natomiast rozpocznie się już elektroniczne przyjmowanie formularzy dla tych wszystkich dzieci, które po raz pierwszy rozpoczną wychowanie przedszkolne, i dla rodziców będzie udostępniony portal, na którym będą się mogli logować, wpisując po prostu tam PESEL dziecka, i wówczas na tym portalu wypełniają druk takiego formularza. Dane, które tam są w nim ujęte. Tam podstawowa zasada jest przede wszystkim taka, aby wybrać przedszkole tak zwanego pierwszego wyboru, czyli to przedszkole, na którym rodzicom bądź prawnym opiekunom zależy w pierwszej kolejności, aby dziecko się dostało. I potem zakreśla się w samym formularzu pozostałe przedszkola według kolejności preferencji rodziców prawnych opiekunów. No i to, ten formularz po wypełnieniu i zatwierdzeniu należy wydrukować i dostarczyć podpisany do przedszkola pierwszego wyboru. To jest ta podstawowa sprawa. Oczywiście te zasady, one będą opublikowane w dniu jutrzejszym już na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Świeciu oraz na stronie internetowej Ośrodka Oświaty i Wychowania. Zdaniem Waldemara Fury, kierownika Ośrodka Oświaty w Urzędzie Miejskim, jeśli liczba zgłoszonych dzieci będzie porównywalna z latami poprzednimi, to rodzice nie powinni się martwić brakiem miejsc dla swych pociech. Przypuszczamy, że jeżeli ta liczba będzie mniej więcej na tym samym poziomie, a tak z danych demograficznych by można wnioskować, że wówczas rzeczywiście sytuacja no, taka optymistyczna jak w roku poprzednim będzie miała miejsce teraz także podczas tego naboru na rok 2013-2014. Muszę przypomnieć, jaka to była liczba w latach ubiegłych, tak mniej więcej? No w roku 2012 w wyniku takiej rekrutacji zapisaliśmy do naszych przedszkoli zarówno jeżeli chodzi o dzieci kontynuujące, jak i te, które po raz pierwszy rozpoczęły wychowanie przedszkolne, 952 dzieci. Czyli w tym roku przypuszczamy, że też będzie mniej więcej taka sama liczba? No jakaś podobna po prostu liczba, podobna ilość. Nie wiemy po prostu też, ile się zgłosi do przedszkoli niepublicznych, które w Świeciu, no, mamy w tej chwili 2 takie przedszkola, Kangurek i Lwiątko. Ile tam będzie chętnych, trudno nam powiedzieć.